Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w kolejnym odcinku, trzecim już z Landwirtschaft Simulator 2008. Dawno nie było, powracamy sobie i tak jak zapowiadałem, dziś lecimy sobie z Gnojowicą. Akcja dość długo wyczekiwana, jedna z niewielu z tej serii, ponieważ jeszcze ze 2-3 odcinki myślę, chyba że wam się spodobają i będziecie mieli jakieś pomysły jeszcze na tą serię. A jak widzicie, dzisiaj tutaj Kote Garant, nasz beczkowóz wraz z, nie wiem jak to tak wiecie, profesjonalnie się nazywa, moim zdaniem jest to Gruber, dzięki któremu ta Gnojowica trafia bezpośrednio w glebę. No to co, bez zbędnego owijania w bawełnę, wskakujemy sobie do naszego fenda, napełniamy nasz beczkowóz i ruszamy tutaj, jak nam się napełni. No tak właśnie, nie miałem co dzisiaj nagrać, ogólnie mamy dzisiaj poniedziałek, tak dokładnie. Nie wiem czy wyjdzie dzisiaj ten film, nagrywam to z racji tego, że nie mam internetu. Nie mam internetu już około godzinki, tak 45 minut, dlatego też nie postanowiłem czekać, a nie mam co innego odpalić, ponieważ reszta moich gier chodzi na Steamach, Originach itp. itd. A resetowałem komputer, bo chciałem sprawdzić, czy to może coś tam wina po kablu, czy coś jak mi się przełączyło, ale niestety nie, więc ratował mnie tylko LS11 oraz LS8, ale jak widzicie tutaj naprawdę czuję tą moc i nas podrywa troszeczkę. Także no jak widzimy, ósemka już sobie jakoś tam dawała radę. Kurczę, przydałbym się mod kierownicy, znaczy mod kierownicy, kierownica bym sobie naprawdę tutaj odprężył się i mógł pograć, ale nie ma co narzekać jak na LS-a ósemkę. Więc dlatego mówię, dzisiaj akurat sobie nagram, bo też dawno nie było, a jedenastka pojawi się prawdopodobnie na dniach. Akurat zdążyłem wrzucić jeden z odcinków, wrzuciłem bodajże tak, Borusiowo nasze wspólne z Adasiem. I tak mówię, a ciągle farmingi, to nie wyjdzie wszystko pod rząd. Tak dzisiaj też chciałem sobie właśnie wydać tą ósemeczkę, ale jak to wyjdzie, o której będę miał internet, też nie wiem. Poczekam sobie jeszcze z godzinkę, jak nie będę dzwonił, ponieważ nie wiem, czy to jest problem na linii sieciowej, czy też u mnie ewidentnie. Bo tam widziałem komentarze, że to może wina kabla, dlatego też będziemy myśleć, co to tam nam wyjdzie. N było rozkładanie. Kurczę, nie wiem jak jest z K. O co w tym chodzi? Mamy to i teraz jakbym załączył sobie B. Czekajcie, jak wyłączę B? Tak, B to jest na pewno włączanie, ale teraz nie wiem co nam robi K, dlatego też zasiądziemy sobie do środeczka. O, możemy śmigać. Najwyżej jeszcze później z jeden przejazd pojadę sobie tutaj od miedzy. W środku nie ma co oglądać, także nie będziemy jeździć sobie w środku. No, akcja taka dość wyczekiwana, jestem bardzo ciekawy, ta beczka, kiedy ona wyszła, czy ona wyszła jak już były czasy 9, 11, czy ona wyszła też jak były jeszcze farming 8. Nie pamiętam już dobrze, ale chyba jeszcze na niej grałem tak jak była 8. Naprawdę model dość świetnie wykonany jak na te czasy. Tym bardziej jeszcze pomysłowość właśnie i dodany ten a la Gruber tak zwany do tyłu. Czekajcie, jak mam podniesione? Nie ubywa, ale jak widzimy bardzo szybko nam spadają procenty, dlatego też jeszcze tutaj wjedziemy sobie w środeczek i pewnie ze 2-3 przejazdy i to będzie tyle z jedną beczką, czekajcie, albo dobra, poprzeczniaczek zrobimy sobie potem. Więc nie wiem naprawdę kiedy wyjdzie ten odcinek. Chciałem go wrzucić tak od razu, żebyście mieli jeszcze przed południem. Chciałem farminga na wieczór, bo wczoraj, ponieważ był FarmExpo, ale to jeszcze sobie zaraz porozmawiamy. Więc chciałem mieć te dwa odcinki dziennie, tak jak wspominałem jeszcze przez ten czas, czyli godzinka 14-15 wychodziłby mniej więcej pierwszy odcinek, następny koło 20, także jak ktoś nie zdąży sobie obejrzeć go wieczorkiem, to obejrzy sobie go rano do śniadanka przed pracą, czy też przed szkołą. Pomyślałem, że tak będzie wam odpowiadało, ale no jak widzimy, no niestety problemy napotykały mnie na każdym kroku. Też tym bardziej dzisiaj już miałem, prawdopodobnie bym już renderował, bo Tanas dzisiaj wrócił wcześniej do szkoły, ponieważ miał tylko dwie religie, jak to w poniedziałki, miał tylko dwie religie i chyba tam wychowawczą i coś jeszcze, jakąś WDŻ, czy nie wiem, coś tam miał i właśnie wrócił wcześniej, mówi chodź nagramy Hurdworda, jak mówi nie masz co nagrać, a ja mówię o dawno nie było na kanale, czemu nie, i tak weszliśmy do Hurdworda, nie zdążyłem się ubrać, że tak bym powiedział, i serwer nie odpowiada, patrzę, jeb, wyłączył mi internet, napisałem do Tanasa, żeby nie czekał, Tanas też się wkurzył, ponieważ był tam gdzieś jakiś silnik, tysiączkę znalazł, coś go zajumał, w sensie, że zabił i stracił też detonator,
Także no nieciekawy i teraz powiedział, że ja nie gram na razie, więc no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy jak to wyjdzie z Hurdwardem jeszcze na kanale. Jak nie, to na pewno będzie Rocket jako ta druga gra dość często. Ponieważ no kurczę, teraz ta rumba wyszła i nie mamy kiedy nagrać, ponieważ jest potrzebnych nam trzech. Musi być nas trzech, bo inaczej rumbla, przepraszam, nie da rady pograć. Ponieważ są tylko 3 na 3, a nie chcemy brać kogoś, bo u Adasia tak graliśmy, no i nie zawsze z tym kimś trzecim, tak poza teamem, często nie da się aż tak dobrze, fajnie pograć i nie ma tego zrozumienia. Dlatego też czekamy sobie z Rocketem. Z innych serii, co ja tam jeszcze mam? Ojejku, Rocket jest jeszcze tak, no właśnie, na dniach pojawi się na pewno Need for Speed jako ten drugi odcinek, czyli pierwszy w południe, oraz American Truck Simulator. Muszę tam jeszcze nową serię, tak jak obiecałem, zrobić. Troszkę ciemno się zrobiło, jak widzimy, bo czas mi poleciał. Bym z chęcią wyłączył ten czas, bo mam razy 32, ale na odcinek mam nadzieję, że nam wystarczy. Jak coś, najwyżej na światełkach pojeździmy. Zobaczymy, światełka działają. Działają, także gitara się ma. Możemy jeździć i także będzie najwyżej troszkę nocnego odcinka, jak tak złapiemy, ale czas nie zapieprza aż tak szybko, że tak powiem. Ogólnie tak. Oj, czekajcie, bo tu mi się... Aha, 0% mi się zrobiło. No tak, nie przyuważyłem tego. Spadamy sobie na gospodarstwo. Kurczę, troszkę ciemno. Ale nie, na światłach jeszcze nie będę jeździł. A może już możemy jeździć, co tam. Ważne, że nie lagowały te światła, tak jak to bywa w dziewiątce. Nie, w dziewiątce nie lagowały, w 11, 13 i 15. W 17 ma być to ogarnięte, a nie, jednak troszeczkę może ścinki są. Nie wiem, zobaczymy dalej. Jeszcze nie jest aż tak tragicznie ciemno. Tutaj fajnie ten przejazdek mamy, króweczki nam się pasą. Gnojowica się robi oraz obornik. Także jeśli chodzi o następne odcinki, czekam na wasze propozycje, co robimy, czy robimy też jeszcze obornik i orkę. O, taka propozycja by dla mnie była, obornik oraz orka. Na przykład w kolejnym odcinku, chyba że będziecie mieli plan na coś innego. Nie wiem, czy chcecie sianokosy jeszcze oglądać, tylko sianokosy teraz nie byłyby kołgarem cięte, tylko też byłaby kosiarka założona do fenda, następny fend by latał tam z grabiarką. Albo samo sianokosy zrobić bez zbierania tego, czyli roztrząsnąć i zabrać, zobaczyć jak tam animacja w ogóle w maszynkach itp. Dlatego też będziemy sobie rozkminiać to i zobaczymy jak to wyjdzie. Ja tylko mam nadzieję, że dzisiaj już mnie będzie słychać dobrze i dźwięki też z gry, ponieważ mam zawsze ustawione idealnie, przynajmniej te ostatnie 3 odcinki, z czego by tam nie było. Nie wiem, czym to jest spowodowane, są takie dziwne trzaski, na Skype'ie tego nie ma, podczas nagrania tego nie ma, jak oglądam, jest po wyrenderowaniu i wrzuceniu na YouTube'a, czyli po wyrenderowaniu, bo przez YouTube mi tego na pewno nie psuje, ponieważ w Camtasia jak wrzucę, jeszcze nie ma tych trzasków i jest wszystko ok. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ponieważ tego wcześniej nigdy nie miałem, coś musiało się stać z Camtasią, ale nie tylko u mnie, ponieważ Adam teraz wszystkie kamerki, jakie mu prześlemy, przesyłam w MP4, tak jak zawsze wszystko pasowało, teraz każdą kamerkę naszą musi Adaś konwertować, żeby wrzucić do Camtasii, także sporo czasu to schodzi, coś dziwnego się dzieje, często Camtasia też wywala i Brączkowi. Dlatego też rozkminiamy, czym to może być spowodowane. Ja niestety na razie nie mam pomysłu, czemu te trzaski są. Już podłożyłem dzisiaj, też zmniejszyłem sobie grain, żeby ta czułość nie była aż tak wysoka. Mam też mikrofon o wiele, wiele bliżej. Ja się jeszcze teraz nawet przybliżę, skoro Boże, by mnie nie było słabiej słychać wcześniej. Dlatego też będę starał się nie wykorzystywać tego mikrofonu aż tak zbytnio na czułości, ponieważ może to być tym spowodowanym. A jak nie, no to na pewno to, że nie mam tego pokoju wyciszonego i rozchodzi się echo, które mi łapie Blue Yeti. Jak wiecie, ten mikrofon jest bardzo, jakby to powiedzieć, czuły na różne dźwięki. Poprzestawiałem sobie też tryby. No mówię, idealnie jest, naprawdę plik nagrany ostatnio, 3 ostatnie odcinki, tak mi się mega z głosem spodobało, bo i dźwięk maszyn, właśnie, to jest też kolejny problem, bo jest i dźwięk maszyn. Jest naprawdę, pierwszy raz udało mi się tak dobrze poustawiać wszystko, żeby idealnie było słychać i maszyny, to niestety nie wiem, po wyrenderowaniu wszystko się wycisza. Nie wiem, czym to jest spowodowane, naprawdę dość dziwnie to wygląda, tak jakby w ogóle ciszej wszystko mi renderowało i jeszcze dodawało te trzaski. I próbowałem odszumianie zrobić, dzisiaj będziecie mieli odszumianie na odcinku właśnie z wspólnej z Adasiem. Zobaczymy, jak to do porównania wyjdzie na YouTubie, bo jest wrzucone, ale niestety zdążył się tylko wrzucić, akurat poszliśmy nagrywać, no i niestety wtedy wyłączył się internet, także nawet nie zdążyłem sprawdzić, jak wygląda to na YouTubie.
I co, no będę musiał chyba albo podgłaśniać, albo nie wiem, te dźwięki dawać naprawdę tak wysokie, tylko że później boję się, że czasami mogą być aż za wysokie, bo jak sobie to słucham, wiecie, po nagraniu, praktycznie mnie nie słychać, a później w Camtasii mimo wszystko i tak nie słychać bardzo dobrze, a dźwięki niestety są lipne. Także z takich spraw parafialnych tutaj związanych właśnie z nagrywaniem to tyle. Nie wiem, musimy dążyć do tego i spróbować, aż rozwiążemy ten problem. A teraz, jeśli chodzi o serię, to już mówiłem, coś tam trzeba będzie jeszcze nagrać ciekawego w tygodniu. To zależy właśnie od chłopaków, jak tam będą z czasem sobie stali. Jeśli chodzi o farmingi, to chyba właśnie poleci sobie teraz ta wspólna, później 11, jutro, pojutrze czeska, jeśli się uda tylko nagrać, ale fajny nawet zachód słońca jak na 8, fajnie to wygląda. I później chyba znów poleci Polska, Bolusiowo, na wspólne i tak właśnie mówię, te cztery serie teraz tak trwają dość szybko i dlatego cieszę się, że jest ta płynność. Też jest i oglądalność, co mi się bardzo podoba, wczoraj naprawdę na polskie 40 tysięcy jednego dnia wybiliście, co mnie bardzo cieszy, bo jednak widać po seriach, które lubicie, które mniej troszeczkę, ale staram się jakoś to robić, żeby wam się każda z tych serii podobała. No tutaj nawet fajnie nam wyjdzie, bo następny kawałek sobie skończymy. Teraz z kolejnych informacji jest taka, że no niestety musiałem odmówić Kuboty z racji tego, że nic nie popadało, robiłem próbę. Porażka, totalna porażka, jeśli chodzi o orkę. Puk, nie chcę wchodzić, jak już wejdzie, to po prostu, no na pewno nie trójka, dwójką, ale to są takie pecyny jak odkładnice całe. Później nie mam zamiaru psuć tej gleby, można to tak powiedzieć, bo bym, nie wiem, musiał chyba z 50 razy jeździć, jak agregatem by się to ubiło, to już w ogóle wschody, to już porażka. Dlatego też sprawdzałem pogodę za tydzień, dwa tygodnie deszczy, typowa jesień już przychodzi, także no wleje na pewno troszeczkę w glebę. A ja mówię, nie śpieszy mi się, ponieważ chcę w tym roku, kurczę, a i końcówka mi tu załapała, chcę w tym roku troszeczkę później posiać, z racji tego, że w tamtym roku kto później posiał, te wschody były późniejsze, to zboże nie było tak wysokie na zimę i nie powiem, nie wymarzło ludziom tak bardzo dużo jak mi i też innym, którzy siali w tym terminie co ja. Mówię, niektórzy też sieli, jak już u nas zboże było wykiełkowane gdzieś tyle i naprawdę o wiele mniej zmarzło, ponieważ ono, śnieg wtedy troszeczkę mniej było tego śniegu, mniej tego przykrył i ten mróz tak bardzo nie wdał się we znaki. Kurde, jakaś wściekła mucha chodzi mi po monitorze. Ja ostatnio tak próbowałem przewijać czas, mówię, jak to przewinąć i później dopiero w głowie mi się przypomniało, że przecież to jest tak jak w 11, trzeba to zrobić w menu. Wow, będzie też deszcz, ciekawe czy jeszcze dzisiaj nas się załapie, fajnie by było na odcinku. O, mi się wydaje, że taki wieczorny, fajnie, że się załapał. Ogólnie nocny odcinek też widzę przypadł do gustu, tylko mówię, następny odcinek jak będę robił, postaram się pościągać jakieś mody na noc, na realne światło, na światło, które będzie widać w MP po wyjściu z maszyn, żeby było, także no będę się starał, bo od czasu do czasu fajnie sobie nagrać coś innego. A jeśli chodzi o coś innego, to jeszcze poruszymy sobie sprawę Farm Experta, bo wczoraj tak właśnie wydałem tego Farm Experta, troszeczkę sobie porozmawialiśmy na ten temat. Tam widziałem, że nie, czytałem komentarze, tak, że nie ma co porównywać, ponieważ technologia poszła do przodu. Jak najbardziej się z tym mogę oczywiście zgodzić i fajnie, że są takie komentarze. Także dziękuję użytkownikowi za taką odpowiedź. Dziękuję też tym, bo tam widziałem, że odpowiadacie za mnie w niektórych komentarzach. To naprawdę mi pomaga, bo nie jestem w stanie ogarnąć tego wszystkiego. Tak samo jak tych wiadomości na fejsie i dlatego jak ktoś coś ważnego pisze o pomoc czy coś w tym stylu, przeoczę to przez przypadek, ponieważ no czasami wejdę i popatrzę jakie są wiadomości, to niestety, ale nie chcę aż mi się tego czytać, ponieważ ktoś pisze super fajne masz filmy, coś tam itp itd. Po co takie wiadomości pisać? Na pewno chcecie, piszcie to w komentarzach i później gdy ktoś potrzebuje pomocy, to przeoczę to, ponieważ dziennie mam około 89, 90, a czasami to aż powyżej 100, jak to przypadnie to na weekend, wiadomości na fanpage'ach. Chłopaki od czasu do czasu coś poczytają, ale ta nas też tylko się śmieje, mówi, nie da rady się tego ogarnąć, tego spamu. Więc mówię, jeżeli coś tam chcecie napisać, piszcie lepiej to w komentarzach. Często na YouTubie ja właśnie jak to widzę, to staram się wtedy odpisać, żebyś napisał dany użytkowniku, dany mój widzu. Gdzieś mi to na Facebooku, a wtedy akurat jestem w stanie to popatrzeć na to i może uda mi się właśnie odpisać na tą twoją wiadomość, na tą pomoc, czy też jakiś tam filmik, który masz mi chęć pokazać, jakiś ciekawy. I kontynuując właśnie do sprawy Farm Experta, zgodzę się właśnie, że no nie ma
Czekajcie, B mi się wyłączyło. Jo. Że nie ma właśnie, że jest ten postęp technologii i nie ma co porównywać ósemki, tylko że no nie od razu Kraków zbudowano, powiem tak. Więc no mówię, gra musi się tak bardziej przyswoić do internetu, do tych graczy, którzy to grają, nagrywają. I mówię, to z czasem na pewno wszystko przyjdzie, tylko na pewno to trzeba czasu i pieniędzy. Najważniejsze to pieniądze, bo jak są pieniądze, to można już coś z tym zrobić. Farming, no coś tam grzebie mimo wszystko, ale no za dużo nie namądzi w tym roku, tak coś czuję. Dlatego też no trzeba pozostawić tą sprawę otwartą, niech ta się gra rozwija, nie ma co też od samego początku jej tak bardzo hejtować, bo wszyscy są przyzwyczajeni, że o, farming super, ma licencję, ma wszystko, a mówię, nie każda gra może sobie na takie coś pozwolić i musi jakoś to obejść, na przykład to myślą, na przykład co ja teraz chciałem powiedzieć, że musi to jakoś obejść drogą taką, że wymyślonymi markami ciągników na przykład. Mimo wszystko one przypominają mi jakoś tak modelowo mniej więcej, czy tam Valtre, czy jakiegoś Fenta, ale no mówię, to wszystko czas przyjdzie na tą grę. I będzie wtedy ta gra mogła sobie na wiele więcej pozwolić. Ja się cieszę, że mam coś innego na kanale. Wy się, większość z was też się cieszy, bo widzę jak oglądacie tam serię i wam się spodobała. Tym bardziej, że no mówię, jest to coś innego. Teraz ja mam jeszcze sporo fajnych prac na następny odcinek, także już nie powiem. Ale myślę, że to tak raz mniej więcej na tydzień będzie ta seria sobie wychodziła. I jeśli chodzi właśnie o Farm Experta. A i jeszcze właśnie, tylko że to chyba powiem w następnym odcinku już na początku, że ludzie, proszę was, nie chcę mi się za was wstydzić, bo ciągle coś tam jest, ludzie mi piszą, że piszecie u innych, że ukradł ktoś serię komuś. Ludzie, to nie jest tak. Gra jest dla wszystkich. To nie jest tak, że ktoś sobie kupi grę pierwszą, bo mu się udało, albo nagrał pierwszy odcinek i o, super, teraz będą hejtować kogoś innego, bo nagrał to samo. Nie. Moim zdaniem to jest tylko wasz głupi wymysł, przez który no naprawdę często traci się ochotę do nagrywania czegokolwiek, człowiek się niepotrzebnie tylko denerwuje. Ludzie, uszanujcie to, że każdy może nagrywać sobie grę, tak samo jak ktoś nagrał kiedyś farminga i co, teraz my ukradliśmy tą serię, bo nagraliśmy tego farminga później, czy na przykład jak Adam teraz nagrał tego Professional Farm, to ona wyszła już kiedyś, ktoś to nagrał, ale u nas nikt w tym nie tego nie nagrał. I co, i teraz mamy mówić, że ktoś, Adam, ukradł komuś tą serię. Nie, bo po prostu gra jest dla każdego, a to jak każdy przedstawi tą grę, to wy w sobie wybieracie, kogo chcecie oglądać, możecie oglądać każdego, tylko proszę, nie piszcie takich głupich komentarzy. Mówię, to jest strasznie wkurzające, bo nikt nikomu serii nie zajumał, że tak powiem. I mówię, no takie komentarze są po prostu nie na miejscu. Znów mamy 0%, naprawdę gnojowite nam schodzi raz po raz. Spadamy sobie na gospę, ale dzisiaj piękny zachód słońca, niczym u nas naprawdę. Powiem wam, przez te ostatnie kilka dni, przez te gorączki, to księżyc jest tak napalony, że tak powiem, że codziennie wieczór jest tak czerwony, ale to tylko zwiastuje dobrą pogodę przez jeszcze kilkanaście dobrych dni. Później właśnie te deszcze i tak jak mówiłem, kłopoty są za około 2-3 tygodnie umówione, bo nadają naprawdę niezłe deszcze. I wtedy no mówię, nie dość, że ja sobie nie nagram nic ciekawego, nie pokażemy też nic ciekawego przy tych maszynach, to mówię, ani praca nie będzie szła w polu, a nie chcę też niszczyć tej gleby, ani nic ciekawego nie wyjdzie. Dlatego też no udało się Rafałowi poprzekładać to wszystko. Mam taką nadzieję, bo telefon już mieliśmy rano, ale powiedział, że no dołoży wszelkich starań, w 100% uda się to przełożyć. To wszystko. Dlatego też będziemy czekać i mam nadzieję, że o wiele lepiej to wszystko nam wyjdzie. Jedziemy ostatnią beczkę wywieźć, mam nadzieję, że już nam starczy i będziemy kończyć sobie ten odcinek, bo będę go chciał wyrenderować i jeśli tylko starczy czasu, to dzisiaj go wam udostępnię, chociaż na tą godzinkę 16. Zaraz też będę dzwonił o internet, jeśli go nie będzie, bo nawet nie mam teraz podglądu, czy jest on, czy też nie. Czekajcie, mówię, przejadę przez łąkę, ale nie będziemy jechać. I teraz będziemy dokańczać sobie to, także no czekam na wasze propozycje, co w kolejnym odcinku będziemy robić, czy lecimy sobie właśnie z obornikiem i orką, jakieś tam mniejsze pole bym sobie wybrał, tak żeby tego obornika wywieźć w pół odcinka i później w pół, żeby sobie poorać. Powiem wam, że kurczę, całkiem kozackie niebo, jakby to było HD, to kto wie, może fajnie by to wyglądało. Mówię, ta pikselizacja na chmurkach naprawdę troszeczkę tutaj
nie przystoi, ale jeśli chodzi tutaj o niebo w tej części, dość fajnie, taki fajny różowo-niebieski efekt. Powiem wam, że taki skin nie pogardziłbym w 15, jeśli by był lepiej dopracowany. Powiem wam, że takie akcje, taką akcję robiłem chyba, tylko już nie pamiętam gdzie. Na pewno to była 15. Nie wiem, czy to nie było na serii właśnie z PGR-u. Nie wiem, właśnie, ale jak coś, to będę sobie chciał zrobić taką akcyjkę jeszcze w 15 albo już w 17, zobaczymy jak to wyjdzie. Dość fajnie właśnie się jeździ, tylko mówię, wtedy jakieś beczki większe sobie podstawimy, żeby ktoś dowoził cały czas to nam na pole, żeby nie jeździć, bo jak widzicie sami, dość szybko to ubywa, a za szybko z tym nie pojeździmy, żeby tu nic nie pourywać, bo wiadomo, to trochę głęboko wchodzi jak niczym taki porządny grubel lub głębosz, bo tutaj ta gnojowica jest jakby wstrzykiwana pod, nie wiem czy to właśnie pod ciśnieniem idzie, czy też nie, w glebę. Na pewno bardziej wartościowe to jest niż takie rozlanie gnojowicy, ponieważ ona jakiś tam chwilę czasu jest jeszcze na tej powierzchni i mówię, jak ktoś od razu gruberem tego nie zrobi, bo często tak nie jest, ponieważ niektórzy tam przypną się pod beczkowóz, zanim powywożą wszędzie tą gnojowicę, później podpinają się pod grubel i dopiero mieszają to z ziemią, to już nigdy ta gnojowica nie będzie miała aż tak takich wielkich wartości, jakich powinna mieć. No ale nie każdego też stać na taki sprzęt, żeby mieć też taki beczkowóz i właśnie taki adapter z tyłu, że tak powiem. Myślę, że odcinek wyszedł dość fajnie. Nie spodziewałem się, że ta robota będzie szła aż tak, tak dobrze. I myślę, że na spokojnie to, co miałem powiedzieć wam w dzisiejszym odcinku, to udało mi się pogadać. Także co, kochani, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, bo tu już sobie będę wtedy na miniaturkę pozostawiam może. Wszystko, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i co, do kolejnego odcinka, łapkujcie, subujcie, komentujcie, na razie, trzymajcie się, cześć!